Sponsorem wiadomości sportowych jest firma A&A Studio Projekt Legnica Lubin. Jakub Jurek, witam Państwa serdecznie, zapraszam na wydarzenia sportowe. Siatkarze Cuprum Lubin przygotowują się do nowego sezonu w Plus Lidze, do którego przystąpią w nowym składzie. Siatkarze trenować będą pod wodzą nowego trenera Patryka Duflos, któremu pomaga Tomasz Wasilkowski. W Lubinie pojawili się już nowi zawodnicy, którzy rozpoczęli przygotowania z zespołem. Niektórzy wrócili do treningów po dłuższej przerwie, ale przykładowo Łukasz Kaczmarek i Robert Tat mieli mniej tej pauzy ze względu na grę w kadrze narodowej. Przede wszystkim wracając do Łukasza, spędziłem jakiś czas z nim w spale, jakbym powiedzmy podpatrywać, jak reprezentacja pracuje, i Łukasz wygląda bardzo dobrze fizycznie. Porozmawialiśmy chwilkę. Życzę mu, żeby wrócił do nas jak najpóźniej, najlepiej po finale. Natomiast jeżeli chodzi o pozostałych zawodników, to przede wszystkim początek skupiamy się na dużej pracy fizycznej. Pracujemy na siłowni, na hali, w terenie, które jest naszym partnerem technicznym, 4 razy w tygodniu, także ta objętość tej pracy jest bardzo duża. Po południu siatkówka i też praktycznie w wymiarze 2,5-godzinnym, na dużej intensywności. I tak będzie wyglądać cały sierpień praktycznie. Pod koniec sierpnia, 25, mamy pierwszy sparing zaplanowany tutaj w Lubinie. Przyjedzie drużyna pierwszoligowa z września. I praktycznie od tego momentu co tydzień, może nawet czasami częściej, będziemy już grali jakieś sparingi aż do samej ligi. W barwach Cuprum w nowym sezonie zobaczymy m.in. Filipa Bieguna, który swoje pierwsze kroki stawiał w lubińskim klubie. Po pierwsze, to jest bardzo ważne budować drużynę w oparciu o środowisko lokalne. To zawsze przyciąga, jest takim magnesem dla publiczności i oczywiście dla nas też byłoby wygodniej, jeżeli na przykład mielibyśmy jeszcze więcej zawodników z Lubina. Natomiast z tym dawaniem szansy jestem bardzo ostrożny, ponieważ często słyszę się od zawodników: trener nie dał mi szansy. Wie pan co, ja uważam, że jeżeli ktoś na szansę zasługuje, to szansę dostaniesz. Ja bym bardziej odwrócił piłeczkę, to ktoś musi zapracować na tą szansę. Jednym z etapów przygotowań do nowego sezonu będzie memoriał imienia Jana Rutyńskiego, na który do Lubina przyjedzie m.in. z Krabbełchatów. Odra Total Ścinawa w pierwszym historycznym meczu Sport Track 4 Ligi zremisowała na własnym stadionie z Nysą Zgorzelec 1-1. Jedyną bramkę dla podopiecznych Tomasza Wołocha zdobył Michał Piechuta. Podopieczni Tomasza Wołocha prowadzili po bramce Michała Piechuty, jednak w drugiej części spotkania goście doprowadzili do wyrównania. Uważam, że byliśmy zespołem w pierwszej połowie zdecydowanie lepszym. Druga połowa Nysa ruszyła, to było też widać. Zeszliśmy troszeczkę do fazy obrony. Ale końcówka meczu zdecydowanie pod nasze dyktando. Szkoda tylko, że w ostatnich minutach meczu gwizdek sędziego zamilczał, bo ewidentny rzut karny, ewidentna ręka zawodnika ze Zgorzelca. Jest to dla mnie niezrozumiałe, bardzo słaba praca arbitra. Wszyscy to widzieli, także no szkoda. Ale mamy pierwsze historyczne punkty w czwartej lidze, także nie ma powodu też do smutku. Gramy dalej, walczymy o każdy punkt. Uważam jako z boiska, tak, oczywiście, chociaż tu rozmawiałem też z kibicami naszymi, że remis oczywiście jedna i drużyna powinna być zadowolona, tak, bo my musimy strzelić bramkę na 2-1. Odra, no powiem tak, no ręka rzeczywiście była, przy ciele nie ma o czym dyskutować, odbiła się od ziemi, trafiła zawodnika naszego w rękę, no ale no, pana Sławka z Kanal Plus wszyscy chyba znają i powiedziałby, że takich rąk w polu karnym się nie gwiżdże. Ale uważam, że remis i Odra też powinna być z niego zadowolona, tak? Uważam, że tu na boisku u siebie niejednej drużynie zabiorą punkty w czwartej lidze i naprawdę będzie to groźny i ciężki teren tutaj w Ścinawie. Przedstawicieli ścinawskiego klubu zapytaliśmy o odczucia związane z czwartoligowymi rozgrywkami i różnice pomiędzy tym szczeblem rozgrywkowym a klasą okręgową. Trudno mi powiedzieć po pierwszym meczu, ale Nysa Zgorzelec prezentowała poziom Konfeksu Legnica, czy można powiedzieć Iskry Księgienice. Nie był taki zespół dla mnie wybitny, przed którym naprawdę człowiek by zrobił duże oczy. Nie. Może na pewno drużyny, zresztą wiem o tym, że Nysa Zgorzelec broniła się przed spadkiem, degradacją z czwartej ligi. Także nie zrobił ten zespół na mnie większego wrażenia. Różnica na pewno jest pod względem takim, że drużyny, to już nie jest taka kopanina taka typowa, że piła na napastnika, chociaż no, ta Nysa troszkę tak na początku zaczyna grać, bo nie pozwaliśmy im na to, ale no, organizacyjnie na pewno lepiej drużyna jest przygotowana, bo nie ma czegoś takiego, że drużyna przychodzi i przejeżdża na, nie wiem, na ostatnią chwilę. Czasami tak były takie momenty. No i na pewno jest presja też dużo większa, prawda, w szatni u trenera.
No nie od kibiców, bo to już jednak jest liga wyżej, nie? W drugiej kolejce do Ścinawy przyjedzie inny Beniaminek. Górnik Sotoryja latem nie prezentował się najlepiej, a na inaugurację przegrał z Włókniarzem Mirsk. Sparta Rudna udanie zainaugurowała rozgrywki w klasie okręgowej. Beniaminek rozgrywek pokonał na własnym boisku Kuźnię Jawor 2-0. Spotkanie rozgrywane w Rudnej stało na wysokim poziomie, a każda z drużyn chciała grać o 3 punkty. Ostatecznie skuteczniejsza okazała się Sparta, która za sprawą bramek Kochana i Białego wygrała 2-0 i udanie rozpoczęła zmagania w klasie okręgowej. Chłopaki dali z siebie wszystko, powalczyli. No zespół, jak pan powiedział, bardzo mocny. Podejrzewam, że między Prochowicami a nim przede wszystkim będzie się rozgrywała walka o awans, bo to są takie zespoły, które na pewno będą chciały w tamtym roku, zajęły trzecie, czwarte miejsce, czy czwarte, piąte i w tym roku też pewnie będą się bili i będą wygrywać mecze. No bardzo jestem zadowolony, że właśnie na inaugurację udało nam się pokonać tak silny zespół. No gratulacje, brawa dla chłopaków. Tak jak wcześniej mówiłem, zespół mamy dobry, z tym, że to przygotowanie, okres przygotowawczy, jak to w lecie, no wiadomo, okres urlopowy troszkę w tych ligach przebiega tak, jak nie powinien do końca. Część chłopaków jest cały czas, ale część jednak gdzieś tam, no wiadomo, okres urlopowy, praca, rodzina, wiadomo, jak to jest. Jeśli miałbym dokonać oceny formacji, no to formacja obronna wyglądała dzisiaj najsłabiej. Sporo właśnie błędów w wyprowadzaniu piłki, w odbiorze, słabo czytaliśmy grę, także no te błędy powodowały to, że przeciwnik szybko zbierał te piłki i gdzieś tam w grze kombinacyjnej zawsze gdzieś tam zagrażali naszej bramce i tak też było przy stracie drugiej bramki, prawda? Nieuwaga obrońców, szybki odbiór, zagrana piłka do skrzydła i bramka z głowy na 2-0 i koniec. Obie drużyny przed sezonem były wymieniane w gronie faworytów. Kuźnia do awansu, a Sparta do miana czarnego konia rozgrywek. Dlatego zapytaliśmy obu szkoleniowców o cele ich drużyn w tym sezonie. Nie będziemy wariować, no na początek wiadomo, Beniaminek wchodzi, chcemy gdzieś tam ograć się w tej lidze, zdobyć jak najwięcej punktów. Pierwsza runda wiadomo utrzymać się, jak najwięcej spotkań wygrać, później zobaczymy. Będzie można powiedzieć po okresie przygotowawczym, jeżeli będzie właśnie mocniejszy, wszyscy będą i zależy od miejsca, które zajmiemy, będzie można powiedzieć, czego chcemy dalej. Czy ogrywamy w dalszym ciągu młodzież, czy gdzieś tam jakieś wyższe cele walczymy? Nie ukrywam, że chcielibyśmy zagrać o coś więcej, to nie jest żadna tajemnica. Biorąc pod uwagę ostatni sezon, zrobiliśmy na pewno spory postęp, czy to w grze, organizacyjnie też wygląda już to nie najgorzej, no ale no wiadomo, jak to jest w sporcie amatorskim, prawda? Jeśli będę miał do dyspozycji w kluczowych meczach, ogólnie przez większą część sezonu zawodników, których chciałbym mieć, ta kadra będzie szeroka, stabilna i przede wszystkim systematycznie trenowała, to myślę, że będziemy zespołem, który również będzie się liczył. Liderem po pierwszej kolejce klasy okręgowej jest Prochowiczanka Prochowice, która pokonała Iskrę Kochlice aż 8-0. To już wszystko w sporcie na dzisiaj. Państwu dziękuję za uwagę, życzę spokojnego popołudnia. Sponsorem wiadomości sportowych była firma A&A Studio Projekt Legnica Lubin.